Hej, witam was serdecznie, z tej strony oczywiście Demon DLC. Zapraszam na prawdopodobnie ostatni odcinek z serii. Zagrajmy w trzecie DLC do Nio. I czas na prawdopodobnie też ostatnią misję główną, którą tutaj mamy, czyli ostatni samuraj. Dlaczego tak zakładam? Dlatego, że opis tej misji wydaje mi się, że jasno nam to sugeruje. Zobaczcie zresztą sami. Williamie, kiedy pan ma samunę i siły daty będą powstrzymywać yokai, ty udaj się do zamku. Niestety, tutaj musimy się rozdzielić. Doszły mnie wieści, że Yukimura i ocalali członkowie rodu Sanada przypuścili desperacki atak na główne siły pana Ieyasu. To może być ostateczna bitwa. Williamie, obiecaj mi zatem, że przetrwasz, byśmy mogli spotkać się ponownie w lepszych czasach. No moim zdaniem zadanie będzie niestety już tym zadaniem ostatnim. Zobaczymy jak to wyjdzie, zobaczymy czy wystarczy mi kamień dusz. Zobaczmy też opis. Zbudowany w 1583 roku w Osace, zamek w Osace powstał z rozkazu Toyotomiego Hideyoshiego, który pragnął zbudować fortecę wspanialszą niż zamek Azuchi Ody Nobunagi. Pełen przepychu, kapiący złotem zamek oraz ukryte w środku niezliczone skarby budziły podziw każdego, kto znalazł się w tym miejscu. Po śmierci Hideyoshiego Yodogimi użyła jego skarbów do zatrudnienia licznych roninów, pragnąc w ten sposób przygotować się do walki z Ieyasu. Powiadano, że oprócz samurajów do zamku trafiło również wiele kamieni dusz. Całą operację nadzorowała zaś pewna cudzoziemka. Maria, można to powiedzieć. Także mamy wprowadzenie. Główny obóz Ieyasu Osaka. To mi się podoba. No nie mówcie, że to się w ten sposób skończy. Maj 1615 roku, główna wieża. Kurde no. Taki cliffhanger zostawili. Teraz nie wiemy, czy Kanzo przeżył, czy nie. Dobra, na razie nie mam nic do stracenia, więc nie będę używał tutaj żadnego klejnotu duszy, bo nie miałoby to za bardzo sensu. Czekajcie, możemy przejść tędy. Albo tędy. Okej, już widzę, że są dwie ścieżki. Chociaż tutaj podejrzewam, że za chwilę będzie koniec. Tak, tu już jest chyba nawet w tym momencie koniec. Chyba tu nic nie będzie poza Kodamą, także warto było się cofnąć. Kodam z tego co widziałem to jest do odnalezienia 8, także trochę tego jest. No, trzeba będzie, znaczy trochę ich jest. Będzie uważnie poszukać. Dobra, w porządku. Ci mi strasznie przypominają takich właśnie swoją posturą i tym, tą postawą też i bronią przypominają mi strasznie takich samych przeciwników z Bloodborne z Lochów. Tam też byli tacy otylni, tacy jakby i humanoidy bardziej. No. Też z takim pistoletem jakby. Czy nie identycznym, nie? Ale też pojedynczym w sensie. Nie, że jakieś dwa mili, że jakaś inna broń, tylko właśnie też pistolet i bardzo podobnie się zachowywali, takie moje skojarzenia. W Lochach kielichu oczywiście. A to tak na marginesie. Kurde, przecież nie masz kija, ty robisz przewroty i salta jakieś, no to fajnie, nie? Że tak to wygląda. Aha. Okej.
Mi się wydaje, czy on ze mnie wysysa Amritę. Naładowanie ducha opiekuńczego. Co byłoby strasznym motywem. O nie, kolejny. Czy kolejny twór. Nie w kogo on celował. Raczej nie wiem, nie? No, traf go! Przecież się nie rusza. Jasne, atakuj mnie! Aha, jeszcze ze mnie wyssał Amritę rzekomo. No fajnie, że on nie miał żadnego kija. Jest jak ta gra jest niesprawiedliwa. Albo nie rozumiem tego do tej pory, nie? Dlaczego jak przeciwnik nie ma kij i go trafię, to nie jest wytrącony z równowagi w żaden sposób. Ale to jest frustrujące. Liczba w magazynie 18 eliksirów. No to trochę, że jest jakiś pozytyw. Na tym normalnie to działa. A myślę, że jesteś mocarni, kurde. Ale z własnej woli tego ducha. To rzadkość trochę, no ale. No i zeszło z nich to. Teraz już nie powinni wysysać. Dlatego, że te klejnoty mieli na sobie, czy tam kamienie. Dlatego byli tacy potężni, nie do wytrącenia. Wszystko inne. Dobra, tak czy siak idziemy w końcu do przodu. Po dość trudnym początku. Jeśli mi się wydaje, że tutaj więcej będzie takich bestii. Topór z czarnej stali. No topory to nie jest może mój typ broni. Na początku tej serii, w sensie ogólnie z nią, nie z tego dodatku, ale ogólnie trochę toporami pogrywałem, ale to jeszcze było przed zmianą buildu całkowicie, że teraz to miałby zupełnie sensu, żebym się posługiwał tego typu orężem. Możemy przejść sobie do środka. Albo możemy chyba zobaczyć sobie, co mamy tutaj. Nie wierzę. Dobra. Te wypiszczało, spoko. Nie, tu nie zaskoczymy, musimy iść przez ten budynek. Niestety. Nie lubię w budynkach walczyć, bo sami kamera nam bardzo przeszkadza. Tylko jest za chwilę w stanie. O właśnie. Albo i nie w stanie, ale będzie po prostu kampił. Też ktoś kampi, jeszcze nawet w tle kampi. To na lekarstwo. No bez jaj, przetrolowałem. Okej. Z tej strony wyszliśmy. Tego nie przegapiłem, tak warto czasami z dwóch stron obczaić, czy czegoś nie było, bo może być za rogiem gdzieś jakiś kodama schowany, czy jakiś skarb na przykład. Zobaczyć, czy to byłem w stanie rozwalić. No i to mi się podoba. To jest ten ewidentnie zwyczajny, okej. Znaczy on nie jest zupełnie zwyczajny, bo on i tak jest mocny. Ale zwyczajny w sensie bez tych kamieni na sobie. Że można sobie z nim normalnie poradzić, nawet jeszcze eliksir nawet zyskać na nim, bo jeden użyłem, a jestem z niego dwa. Dobra, zobaczmy najpierw, co jest na zewnątrz. Coś czuję, że tu właśnie będzie jakaś pułapka. No i mamy pułapkę, której nie mogę namierzyć. Nie wiem dlaczego. Okej, tak samo jak nie wiem jak on mnie nie trafił z tym, tego ataku. Wow, wypuścił. Się przestraszyłem. A dawno nie było mimika żadnego. Dobra, pokazuj, co tutaj potrafisz. Pomachaj, okej. To będzie to. Tak. Podobał mu się. To jest bardzo fajny motyw. Pa! I mamy pancerz bitewny Sonatę, średni Laka, Sakę i pociarkę modlitewną oraz Yomaga Onmyo Eboshi. Yomaga Onmyo.
My sobie... A nie, tego nie możemy... Dobra, bo to się różni faktycznie. Nie jest takie samo. Może być jakiś taki motyw, że gdzieś jednak jedno będziemy w stanie sobie rozwalić. Przejść, już tutaj byśmy wyszli na zewnątrz, także to mi nie pasuje. Tu już nic raczej nie będzie. Tu będzie coś wielkiego. Już... Wiecie, jak takie coś jest, to znaczy, że tutaj będzie coś wielkiego i ciężkiego do pokonania. Pewnie z niego klucz wylatuje. Jak miło, że nie wyssał ze mnie niczego, tylko... Duch się pojawił. Aha, okej. Pojawił. Ciężko jest z nim walczyć. Tu muszę od razu odpalać ducha, jakich mamy, ewentualnie, no, jakoś inaczej sobie brać. No muszę korzystać z tego, że postać na tym duchu bazuje, no i... Zajęczę go w górę. O ty kurde, cwaniaczku. Zabij mnie. Ja pierniczę, ale miałem szczęście. Aha, i znowu! No nie wytrzymam. W końcu. Ach, coś mi dzisiaj wybitnie nie idzie. Akurat w sam raz na tę misję, nie? Kurde, chciałem przebiec ducha, no straciłem 2,5 miliona. Aaaa, wiedziałem, że tak to się tu skończy, walka z dwoma na raz. Dobra, teraz już mogę sobie śmiało tam przejść. Dziwne, że mnie nie gonią. No właśnie. Dziwne to jest, że oni się zatrzymują. Zrezygnował? Jest po was już w końcu? Końcu, dobra. Weźmy klucz. Musiał być, bo innej możliwości bym nie widział zupełnie. Klucz do sali audiencyjnej. Oho. Robi ciekawie. Audiencję tu zaraz. Kurde, no w najgorszym momencie. Aha, i co się stało z tym? Dobra. Zużyło mi. Niedobrze. O jasne. Dużo ataków ma ten kombos. A tego przeciwnika akurat. Dobra, tu było w sam raz, ale już gdyby ten ostatni atak go nie położył, to też bym oberwał. W ogóle mam wrażenie, że jakoś Kodamę przegapiłem, bo strasznie mało ich tutaj, albo ta misja będzie niesamowicie długa. Mam nadzieję, że nie, bo w takim wypadku będzie kiepsko, jeżeli chodzi o ilość moich klejnotów. Znaczy kamień i duszy, bo mam tylko 21 jeszcze. Tam ktoś jest. Tu nie będzie jakiegoś Kodamy.
Wrażenie, że go słyszałem. Może się kurczę schował. Przez to, że tam jest ten demon. Masz 21 eliksirów, także to jest naprawdę sporo. No i nie jestem w jego zasięgu, dziwo. Kurde, to jest ten. Jest! No i w samą porę. Długi łuk i eliksir, świetnie. Tylko trzeba uważać, żeby tamten zaraz mnie tutaj nie sprzątnął. Nie ma żadnego przejścia w ogóle, o dziwo. Nawet nie musiałem przejść, znaczy podejść. To dokąd mam się teraz kierować, bo nie zauważyłem tutaj żadnej. Aha, po tym korzeniu mamy wejść, no to sprytne rozwiązanie. Jeśli to faktycznie w ten sposób ma działać. Nie ukrywam, żeby się jakiś chram w końcu przydał. Dawno go nie było. Wyjaśnił, nie. Walka dystans. Nie miałem stamina, zblokowałem. Walka dystansowa. No nie wierzę, przecież on. Kurde, no. Brudo do bicia. Takim kolesiem, który jest uzbrojony na. Trafi walczy na dystans, to nie jest dobry pomysł. On to będzie robił lepiej. Dobra, tam nie przejdziemy. Wydaje mi się, że tu jakiś Kodama był. Zeskoczyć teraz? Tutaj ciekawa lokacja, naprawdę. Patrzmy każdy zakamarek. Może dla pewności się wyleczę. Tam nie ma. Nie, to nie jest Kodama, to jest może jakiś skarb do zdobycia. Troszkę niżej niż celowałem. Okej. O kurde, ile tu ich jest. Ten jeszcze. Mocny taki. Jest przejście. To jest skrót, słuchajcie, do naszego chramu. Boże, tu są trzy. Z czego dwa te z klejnotami. Mam ritty na sobie. Mam pomysł. Nie wiem, co z tego wyniknie. Wiecie, jak moje pomysły czasami się sprawdzają. No, jeden cios. Może dwa, ale takie szybsze. Okej, okay. Jeden, ten najłatwiejszy, teoretycznie pokonany, zostało dwóch zabójców tutaj. Jeszcze może mi życie uratować. Pięknie. No i załatwieni koncertowo. Nie ma tak dobra taktyka. Okej, okay, chodźmy czym prędzej, zanim mnie coś tu zaraz znowu nie zabije. Do, o właśnie. De Ramu, to jednak nie jest skrót żaden. Zupełnie nowego. Dobra, pomódlmy się w tym miejscu. Powiem wam, że czarno widzę przejście tej misji, naprawdę. W ogóle jak strasznie blisko chramu się respi bestia, nie? Jakaś. Strasznie blisko. Przypomnę normalnie sytuację. O Jezu. No fajnie, że mogą coś zrobić. Te też się respią tutaj? To jest przerąbane. To już nie poeksploruję sobie tego raczej, bo. Kurde, ta misja to jest jakaś rzeźnia, nie?
To bym jeszcze sprawdził. Dlaczego moje zaklęcie właśnie nie zadziałało tak jak powinno? Przy tym uderzeniu powinienem się naładować, nie? Pięknie rozwalone. Teraz tutaj czym prędzej. Teraz po prostu trzeba wykorzystać tego ducha opiekuńczego w 100%. Nie. No to... Dlaczego? My tego z głowy. Mówisz, że oni się spawnują tutaj. Właśnie. Ten kamień rozwali cały. O mój Boże. To się jeszcze regeneruje. To za przeklęte miejsce. I okej, będą z tego wyłazić bez końca? To jest chore. To mi się podobało, że nic mi nie zrobił przez ścianę. Paraxus prawdopodobnie byłby martwy. Muszę oddać. Kurde, nie wierzę, że najzwyklejszy szkielet mnie włócznią zabił. Jeny. Trzeba ten kamień rozwalić, koniecznie. One przestaną wyłazić wtedy z tego. To się otwiera z drugiej strony w ogóle. Aj, Jezu, teraz ja mogę... Nie wiem, znowu straciłem miliony, nie? Mogę pomarzyć tylko o wybijaniu ich bez po prostu ducha. No to jest tak jakbyście, nie wiem, mieli build pod miecz i byście mieli nagle przechodzić grę, nie wiem, na coś, na czym, co macie zupełnie nieulepszone, nie? Na jakąś włócznię na przykład. Nie macie skilli na tej włóczni i macie ją na bez żadnego ulepszenia, jakbyście po prostu zaczęli grę. Mniej więcej takie porównanie. Żeby się cofnęli. Aha, tu one będą wyschodzić nawet jak tamten żyje. Co mi to dało? Nic. Dobrze, mogłem to olać i przebiec. Poważnie.
Pozwolenie tego kamienia nie dało mi zupełnie nic. Chyba, że czegoś nie ogarnąłem, zaraz zobaczymy. Bij ich specjalnie, żeby się przekonać. Okej, okay, jest eliksir. Ale fajny atak miał. Okej, okay. Nie, no nic nie ma. Chyba, że jakieś tam skarby. Normalnie to by było nagrodą. Zobaczmy. Mały kamień duszy. Duży kamień duszy, duży kamień duszy. To jest śmieszne. Jakieś wspomnienia. A mnie nie było. To przez to, że... Boże, nie. Też nie jest głupie. To będę coś, nie walczę z nimi. Coś, co jest zupełnie niepotrzebne. Zobaczcie, czy tu nie ma jakiegoś kodamy do uratowania. Straszne, że oni mnie gonią. Jest kodama. O mój Boże, przerąbane. Dałbym radę się przekraść jakoś? Nie wierzę. Zrobiłem to. Świetnie. Trochę sprytu, nie? Już nic więcej nie ma. Po drodze był skarb chyba jeszcze jeden. Widziałem, że to się tak skończy, to już było zbyt perfidne z mojej strony po prostu, ale... Ale zdobyłem to. Jedną rzecz z dwóch. Spoko. Odzyskamy to sobie. Jakaś ten kamień się teraz zrespi. Się przekonamy. A co gdybym tutaj pobiegł? Cokolwiek jest. To otworzyć, ale z drugiej strony. Tam nie ma dostępu. Kolejny skrót. Zagmatwana jest ta lokacja. Przynajmniej takie na razie mam wrażenie. Dobra, to się nie respi. Tych demonów nie ma, okej. Okay. Z takiej perspektywy, no to miało sens, może powiedzmy rozwalenie tego. Wiesz, i tak można byłoby to przebiec. Ale muszę przyznać jedno. Bardzo ciężko jest tej lokacji. I bardzo dużo zdobywamy amrity tutaj. Naprawdę bardzo dużo. Wielka brama do tego skarbu, zobaczmy co takiego tutaj zostało ukryte. Amunicja do karabinu i zbroja gubernatora Tosy. W porządku, jest kodama, to słyszałem już w słuchawkach. A, boję się, że będzie trzeba odwrót zrobić z tej misji. Ale tak jakby popatrzeć, no to tak eksplorujemy, ale żeby to nadrobić, to tak dużo aż tego nie ma. Chyba, że żeby nie farmić tych kamieni, bym na koopie to porobił po prostu, no nie wiem. Dajcie znać, czy chcielibyście tutaj koopa zobaczyć z tego, czy chcecie, żebym tu koniecznie solo robił, ale wtedy ten odcinek to będzie dużo później pewnie. Z racji tego, że będę musiał farmić te kamienie po prostu. On też otwiera z drugiej strony, jak zwykle jest jakiś skrót. Nie, na dole mamy ścieżkę. Zobaczmy, jak tylko to wygląda. Mniej więcej tak się to prezentuje. Jest kodama. Pułapka. Dobra. Podejdziemy sobie tam już następnym razem, także ja wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Wiem, że było dużo lomienia i dużo umierania, wyjątkowo dużo, jak na mnie, jak na Nio, ale naprawdę to jest ostatnia misja i widzę, że tu jest naprawdę wyśrubowany poziom trudności. Także i też chyba mam trochę gorszy dzień, także dzięki wielkie za uwagę, mam nadzieję, że wam się mimo wszystko podobało, że miło spędziliście czas. Zachęcam do zostawienia łapki w górę pod tym odcinkiem, do komentowania i do usłyszenia, zobaczenia następnym razem w kolejnym filmie z serii Zagrajmy w Nio. I przy okazji zachęcam do napisania tego, czy chcecie zobaczyć koopa następnym razem i do zagłosowania w ankiecie dotyczącej Dark Souls 1. Link macie w komentarzu pod filmem, przypnę go na samą górę. Cześć!